tych czasach Duch Święty działa z mocą swoją, jest napisane, pozwólcie się prowadzić i przemieniać przez Ducha Świętego. Ale przecież ja jestem mądrzejszy, ja lepiej wiem, ja doskonale wiem, jak... No właśnie to jest ten błąd. Kiedy pozwolimy się, kiedy oddamy się pod to działanie mocy Ducha Świętego, to Pan Bóg sprawi. To, co Sławek powiedział, było to niesamowitym przeżyciem dla nas, że wiecie, w momencie takiej modliliśmy się, Panie, pokieruj, spraw, i nagle okazuje się, 4 kilometry od jest ten warsztat, człowiek jest gotowy, pragnący. I wiecie, później taka refleksja, Sławek o tym nie powiedział, skoro powiedzmy w naszym samochodzie to się stało, to może i w innych samochodach się to stało. Spotkaliśmy na stacji benzynowej też tych, którzy do Pszczyny jechali, pytaliśmy się, mówią, oni mają wszystko w porządku, ale nie wiem, czy brat Józef, czy ktoś zadzwonił tam do tego ośrodka i okazuje się, że właśnie ten brat usługujący, brat Seweryn, podobna sytuacja mu się stała. Tylko w jego przypadku było troszeczkę inaczej, miał inny samochód i ten mechanik po prostu nie miał takich przewodów. A my, Pan Bóg wiedział, że jest potrzeba jak najszybciej przyjechać, bo brat Józef jechał, tak cudownie Pan Bóg pokierował. A więc składamy świadectwo o tym, że Pan Bóg żyje, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg niczym jest nieograniczony, tam w Oświece, i to jest takie, no już może nie młode, jest małżeństwo, którzy oddali się tej służbie i módlmy się o nich, prosili, aby się modlić, szczególnie o siostrę Dorotę, ona jest odpowiedzialna za ten ośrodek i widać, że to, co ona tam czyni, to jest wizualnie widoczne, po prostu jej serce tam w całym potężnym jednym budynku, zresztą jest i drugi budynek, to jej działanie. Módlmy się o nią, aby Pan Bóg ją jeszcze bardziej w tym przysposabiał i czynił taką ochotną, radosną. Ale to dotyczy nas, którzy my tu jesteśmy. Abyśmy podobnie byli oddani na służbę i właśnie dziękujmy za te Boże dzieła, za to Boże dzieło, że jesteśmy tu, powiedzmy w tym miejscu, na tym osiedlu, abyśmy byli świadectwem dla innych. Dziękuję.